Po Guardioli trenował nas Tito, później tata, Luis, teraz Ernesto. Wiem, że na 100% zostaniesz trenerem. Wnioskuję po wszystkich naszych rozmowach. Z którym z nich miałeś najlepszy kontakt? Do którego będziesz podobny? Podobny. Zawsze powtarzam, że nikt nie powinien naśladować innych. Oczywiście mieliśmy szczęście mieć wspaniałych trenerów. W przyszłości chcę zostać trenerem. Będę starał się powtarzać pewne rzeczy. Dla mnie dwa pierwsze lata Pepa miały na mnie ogromny wpływ. Przejście z określonego typu piłki jak ten, który znałem z Liverpoolu, do zupełnie innego, wymagało zrozumienia stojących za nią koncepcji. Z tego względu dużo o tym rozmawialiśmy. Tito z kolei podziwiałem za zarządzanie grupą. Tatę poznałem lepiej w drużynie narodowej niż tutaj w Barcelonie. Tutaj sam mówił to wiele razy, miał związane ręce, nie mógł być w pełni sobą. O tym też dużo rozmawialiśmy. Luis zmienił wiele rzeczy radykalnie, wiele bardzo poprawił. Tak jak Ernesto w przeciągu tych 6 miesięcy. Drużyna zaczęła znów funkcjonować bardzo dobrze. Być może z tego powodu poprzedni sezon był trudniejszy. Pamiętam, jak mówiłeś mi, że Benitez jako trener miał wielki wpływ na ciebie. Tak, oczywiście, ale w innej piłce. Rafa i Pep to dwa zupełnie różne typy futbolu. Tak, miałem szczęście poznać ich wiele, Bielsy też. On był dla mnie ważny od dziecka. Dlatego mówię, że najmądrzejsze byłoby spróbować zebrać najlepsze cechy ich wszystkich. Trzeba zmiksować te cechy, dodać swoje własne przemyślenia i pomysły. Czy był na przestrzeni tych lat moment naprawdę dla ciebie szczególny? Tytuł, mecz? Nie, bardziej niż tytułami czy wspomnieniami występów zostaje z każdym kolejnym dniem. Wszystkim, czego wspólnie doświadczaliśmy. Dla nas, w środku, wiemy, jak dobrze nam się współpracowało cały ten czas. To trudne na profesjonalnym poziomie po prostu dobrze się bawić. Rozmawialiśmy już o tym. Z czasem mogło się wydawać niemożliwe, aby tak dobrze bawić się na treningu. Na koniec uświadamiasz sobie, że to było coś, co dawało życie. Dzięki temu kolejne dni były łatwiejsze, a sezon mijał szybciej. Wszystko zdaje się mieć sens, jeśli zawód daje ci radość. Głównie radość. W moim przypadku dostąpiłem honoru dzielić aż 7,5 roku nie tylko z wielkimi zawodnikami, ale przede wszystkim ze wspaniałymi ludźmi. Naprawdę wspaniałą szatnię. Ta szatnia była wspaniała, to prawda. Z Leo, relacja, jaką miałeś. To istotne, bo przez te wszystkie lata graliście razem nie tylko tutaj, ale też w kadrze. Chyba wszystko zostało już powiedziane na jego temat jako piłkarzu. A jaka była wasza relacja? Z Leo to coś niezwykłego. Także ze względu na czas. Bardzo intensywnego. Głównie przez to, co przeszliśmy w Argentynie. Tutaj w klubie udało nam się odpocząć od tego, co zostawiliśmy tam. Oczywiście mieliśmy świetny kontakt, oparty też na szacunku. Obaj staraliśmy się nie naruszać prywatności. Jestem trochę nietypowy. Fakt, że dzieliliśmy momenty, które były bardzo ważne w kadrze, sprawił, że nasza relacja rozwijała się. Z biegiem lat jeszcze się do siebie zbliżyliśmy. Wszystkie te lata spędziłeś w klubie, który określa się MSKO Klub, więcej niż klub. Czy po tym czasie zrozumiałeś, co te słowa oznaczają? Dlaczego Barca jest inna niż reszta klubów? Tak, ostatecznie poza tym, co opowiadają ci, kiedy się tutaj pojawiasz, o wszystkim, co Barca znaczy, mogłem docenić, pokochać, zrozumieć to. Przede wszystkim, że nie tylko klub oznacza ludzi, także tych, co go opuścili. Relacje, wartości, jakie dzieci od samego początku poznają w La Masia, z którymi dorastają. Kiedy się przyzwyczajasz, to trochę jesteś jednym z paczki, ale były przypadki, gdy nie było adaptacji i to nie było dobre. Kończąc, kiedy przyjechałeś, na konferencji prasowej powiedziałeś, że chcesz się uczyć i pomagać. Udało ci się osiągnąć ten cel? Nauczyć z pewnością, pomóc? Ty musiałbyś ocenić. Odchodzę przepełniony szczęściem, że mogłem podołać oczekiwaniom. Co jest najlepszym, co może spotkać zawodnika? Masze, dziękuję ci za te wszystkie lata, naprawdę. To ja dziękuję. Myślę, że przeżyliśmy wiele wspólnie, także na boisku w obronie. Gdzieś do roku wstecz. Jak mówiłeś, to bardzo trudne grać tutaj. Musisz odpowiednio przywyknąć, a później funkcjonować dobrze. To, co nas połączyło, od pierwszego momentu nawiązaliśmy porozumienie. Razem dostąpiliśmy wielu zaszczytów. Jerry, cała przyjemność jest po mojej stronie. Byłem z zewnątrz, a mogłem doświadczyć tego wszystkiego. Odchodzę szczęśliwy, po prostu. Piłka noża się zmieniła. Kiedy poczułem, że zaczynam odstawać, przestaję być istotną częścią, musiałem się z tym pogodzić. Być szczery ze samym sobą, że potrzebuję zmiany.
Cóż, mistrzu, dzięki, stary. To nic takiego, Jerry. Porozmawiajmy o tym, co jest na ekranie. Nie pytałem o Karnego, bo chciałem o nim porozmawiać, kiedy będziemy na niego patrzeć. Strzał był dobry, była duża presja. Ludzie tego nie wiedzą, ale dokuczaliśmy ci. Ty byłeś głównym odpowiedzialnym. Po paczach nabiegam. Ale Masze, winny czy nie, to dzięki mnie strzeliłeś gola. No tak, jasne. Ale za dokuczanie jest mi teraz głupio. Daj spokój, nie ma o co. To był naprawdę dobry strzał. Mascherano zapisał się na zawsze w historii Barcelony. Pozostaje czekać, aż nieustępliwy Argentyńczyk zacznie trenować innych. Połączenie Guardioli, Bielsy, Valverde i jego własnych futbolowych obserwacji. Xavi będzie mieć godnego rywala na trenerskich ławkach. Tutaj komentarze, tutaj subskrypcja. Już niedługo kolejne materiały prosto z kanapy rezerwowych.